Dzień dobry. Ja ponownie jako przedstawiciel organizacji pozarządowych będę do Państwa czasami nachodziła i prosiła o pewne rzeczy. Chciałam po roku tej pracy podsumować z kolei w naszym odczuciu tą współpracę z organizacjami pozarządowymi, której tak naprawdę nie ma. Bardzo podobało mi się, jak tutaj Pani Burmistrz mówiła o tym kroku do przodu, tak, że trzeba działać aktywnie. I tak sobie tutaj napisałam takie parę zdań, bardzo krótko będę mówić. Jak może gmina ruszyć w ogóle do przodu, skoro gmina nie uwzględnia potencjału organizacji pozarządowych? Jak wiemy, działa tutaj prężnie kilkanaście organizacji pozarządowych i nie są to jakieś osoby, nie wiem, z łapanki, tylko rzetelne, kompetentne osoby, działające najczęściej non-profit. Tego ukłonu w organizacji ciągle nam brakuje. Współpraca rozpoczęła się w listopadzie, tutaj ze strony Rady Komisji, bardzo się ucieszyliśmy, ale nie zostały zobowiązania spełnione do końca. Dzisiaj uchwalaliście Państwo uchwałę programu współpracy, gdzie nie zostały uwzględnione nasze wnioski. Nikt z nami nie konsultował ani treści takiej ostatecznej. Nie widzimy tutaj naszych uwag. Nie ma podstawowego punktu, czyli jawności chociażby protokołów komisji, tutaj, które dokonują wyboru ofert. Do tej pory nie otrzymaliśmy od gminy odpowiedzi na złożoną ofertę w czerwcu pozakonkursową. Do tej pory nie oceniają Państwo godzin czasu pracy organizacji pozarządowych, czyli są to godziny popołudniowe. Jutro jest posiedzenie komisji o 13:20 przed Wigilią. Ja rozumiem, że mogą być czynniki, które, nie wiem, decydują, nie wiem, wpływają, ale Państwo nie szanują naszej pracy społecznej. Bardzo się cieszymy, że nasze działania wzbudzają zainteresowanie, ale szkoda, że zainteresowanie nie wypływa z gminy. Robimy, jak Państwo wiedzą, bardzo dużo atrakcyjnych rzeczy, jak również inne organizacje, ale brak też udziału Państwa. Także prosimy o ten ukłon i uwzględnienie. My na trzeciej filar, to jest bardzo duża siła. Cieszę się, że będzie w gimnazjum ma powstać na Centrum Integracji Społecznej. Ale też chciałam się zapytać, dlaczego Państwo nie uwzględniają nas w swoich działaniach na rok następny? My możemy zrobić bardzo dużo zadań, które Państwo mają w swoim zakresie. Można nam zlecać te zadania. Nie widzimy, nie czujemy takiej potrzeby z Państwa strony. Także dziękuję ślicznie. Prosimy o współpracę. Dziękuję bardzo. Nie znajdę przez rok żadnego przykładu, ani nie znajdzie, poza drobną złośliwością, którą usłyszałem na sali na spotkaniu, takiego przykładu, aby nie stawił się na godzinę, na którą spieszczą mieszkańcy. A ci, którzy tu pracują w urzędzie, wiedzą, że to po wielokroć jest godzina popołudniowa, wieczorna i od początku tak funkcjonuje, bo nie noc, jest to przysłowie o tabakierze dla nosa i odwrotnie. To po pierwsze. Po drugie, Pani sama dobrze wie, więc bądźmy uczciwi w tych relacjach, że nieustannie takową propozycję składa. Do spotkania po godzinach ja się dostosuję. Za to mi płacę. To jest następna. Stowarzyszenie, rozmawiamy o jednym stowarzyszeniu, czy Pani przyszła reprezentować większą liczbę? Ponieważ to już wiem, że większą liczbę. No to teraz chciałbym dowiedzieć się, które z 14 stowarzyszeń, które regularnie mnie odwiedzają, Pani reprezentuje. Które z tych 14, które regularnie przychodzą, składają wnioski, sięgają po pieniądze, które z nich? Przepraszam, mówimy o godzinach od 7 do 15. Mówimy o różnych możliwych godzinach. Jedno spotkanie odbyło się na Państwa prośbę. To jest. I było stowarzyszenie chyba przedstawicieli 15 Pani. Tak? Proszę, teraz następna rzecz. Proszę odróżnić i nie łączyć zadań radnych z zadaniami urzędników, wyznaczaniem terminów i tym podobnych zadań, tak? Tego nie wolno i nie powinno się łączyć. Ustalenie godziny pracy komisji przez komisję, naczelnik, pracownicy urzędu dostosowują się, przychodzą. To nie jest dla wygody urzędników. Następna rzecz. Ci, którzy przychodzą, ci, którzy realizują, Państwa wniosek. Państwa wniosek zakładał w bardzo prosty sposób zwiększenie w każdej pozycji środków. Nie chcę go spłycać, ale w każdej pozycji zakładał zwiększenie środków. Jest to niewykonalne i dlatego nie został jego uwzględniony. Fajnie by się chciało złożyć wniosku, było więcej,
różnych, ale Państwa wniosek Stowarzyszenia Czas Art zakładał zwiększenie środków. Powstanie tego, co się będzie działo w gimnazjum, to jest kolejna inicjatywa ze strony, w tym wypadku, Urzędu Zagospodarowania Budynku, poprawienia bazy, integracji, współpracy. Być może optymistycznie spójrzmy, nie chcemy decydować o stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, bo pragnę przypomnieć, a pochodzę z takiego miasta, może ten przykład Pani posłuży, że to organizacje pozarządowe więcej się starają, bo jest między innymi rywalizacja i rynek, brzmi to jakkolwiek okrutnie, a nie, że gmina biega za stowarzyszeniami i mówi, to może byśmy Wam coś zlecili. Połowa organizacji stowarzyszeń dzieli się teraz moim doświadczeniem rocznym. Jest przyzwyczajona do tego, że gmina albo coś dla nich wymyśli, albo przeznaczy środki, albo poprosi, żeby mogli to zrobić. Tymczasem gmina nie jest podmiotem, który organizuje życie ani organizacji, ani stowarzyszeń, ani jakichkolwiek innych podmiotów, które w gminie nie są. Gmina bardzo chętnie, mogę teraz mówić o tej filozofii, o której mówił burmistrz Czopek i burmistrz Matalas, bardzo chętnie będzie wspierać. I w tej mizerii szuka takich rozwiązań, żeby to jeszcze wesprzeć. Oprócz 400 tysięcy na, czyli lekkim zwiększeniem na te propozycje, jest jeszcze dodatkowo 100 tysięcy w dziale kultura. Środków z przeznaczeniem, z zamysłem, przeznaczeniem, aby tam się ubiegać. Następna rzecz, bo za chwilę radni będą, będziemy o tym rozmawiać. Kompletnie została zachwiana przez lata filozofia konkursów. Realnie 80% podmiotów składa 2-3-krotnie zawyżone oczekiwania na środki, a później komisja konkursowa siedzi, ja pierwszy raz miałem okazję siedzieć w takiej komisji konkursowej i się zastanawia, czy jeżeli przeznacza się 30 tysięcy z projektu, to składa 30 tysięcy. I przykładowo 30-20 tysięcy. I realnie wynika z tych kwot, że można mówić 4, 5, 6 tysięcy i nie ma relacji zwrotnej, to znaczy, czy to wystarczy na realizację zadania, czy ten podmiot pozyska dodatkowe środki, czy zadanie całkowicie upadnie. Jaką Pani podjęłaby wtedy decyzję? Najprawdopodobniej wyznaczyłaby Pani te środki komuś, kto do końca to zadanie wykona. Do tego dochodzą oczywiście, jak zawsze, czynniki o pewnym charakterze subiektywnym, które polegają na tym, że zawsze w komisji konkursowej, bo były pytania, dlaczego nie zmuszamy, takie czynniki, z których wynika, że rzeczywiście zawsze problemem będzie, i tak jest, tak już jest ten świat skonstruowany, że problemem jest wydanie publikacji, czy organizacja dzieci, czasu dzieci i młodzieży przez rok. To ten problem będzie zawsze i mądrego na to nie ma. Dlatego między innymi zostały przesunięte te środki działu kultura, żeby móc z partnerami, którzy robią rzeczy ciekawe, unikalne, żeby móc o tym rozmawiać. Tylko jest jeden problem. Ja przyjmuję wszystko jako dobre i cenne uwagi, zamierzam skorzystać, tylko proszę się spotkać. Proszę, Pan Burmistrz Miłosz Czopek. Proszę mi dać tego pół minuty, odniesie Pani się do nas obydwojga od razu. Powiem Pani tak, ja mogę to sprawdzić w moim kalendarzu, ale myślę, że nie skłamię, jeżeli powiem, że ze stowarzyszeniami spotkałem się w tym roku ponad 60 razy. Przychodzą całe zarządy, przedstawiam koncepcję, dyskutujemy. Ostatnio pomagaliśmy założyć nowe stowarzyszenie, które chce promować wschowę. Tak? Wspólnie z nimi, z panem dyrektorem tutaj będziemy organizować dużą imprezę. Powiem Pani, że ja sam pochodzę ze stowarzyszenia. Ja pamiętam czasy, kiedy my musieliśmy zapłacić za to, że skorzystaliśmy z sali w CKJ-ze. Z tego co wiem, do takich sytuacji zupełnie nie dochodzi, tak? I absolutnie każde stowarzyszenie może korzystać z mienia gminy, otrzymuje wsparcie. Dla mnie jest to jakaś poprawa. Może w Pani oczach niewielka, ale dla mnie to wszystko jest. Dziękuję. Ja wiem, że Pani tak lubi filozofować, ale przede wszystkim należy się do konkretów. Jeżeli chodzi o wniosek, tutaj dałam na ręce radnych kopię. Mam tylko
jedną, bo nie spodziewałam się, że będzie potrzebna. O co wnioskowaliśmy, jakie kwoty, nie uwzględnialiśmy różnic we wszystkich punktach. Sportu nie ruszyliśmy akurat. Wprawdzie na sport zostało zwiększone dofinansowanie o około 57%. Na kulturę w tym projekcie, który Państwo ci uchwalili, 28%. W zakresie zdrowia około 14,2%. Jeżeli chodzi o naukę, 0%. Ja rozumiem, że cieszę się, powiedziałam, że dziękuję za ten centrum. Mam nadzieję, że będzie spełniała te nasze oczekiwania, również te 100 tysięcy. I chciałam także powiedzieć Panu Narzędnikowi, że my przede wszystkim proszę zapoznać się z naszym działaniem, co robimy, bo to już wnioskowaliśmy w czerwcu i przedstawialiśmy Państwu chyba 3 lata naszych działań, pokazując, że jeżeli składamy wniosek na 20 tysięcy złotych na przykład na promocję czy wydanie publikacji pokonferencyjnej, jest nam wkład od gminy około 10, prośba, tak, wniosek około 10 tysięcy. Czyli jest to już dowód na to, że ponad połowę lub połowę środków my pozyskujemy sami. My nigdy nie wnioskujemy do gminy, tak, czy do starostwa, o 100% wkładów. I my nie szukamy w gminie, nie wiem, jakichś pomysłów. My kreujemy te pomysły sami. Na razie nie mamy strategii gminy wspólnej, spójnej razem z naszymi działaniami, a wnioskowaliśmy tutaj w listopadzie, żebyśmy mogli zapoznać się z pomysłami gminy na rozwój, na promocję, abyśmy mogli dostosować się, czy wspólnie podjąć współpracę na polach nam jakby takich przynależy. Pani Katarzyna, ja pani przerwę. Ja myślę, że można się spotkać i pomówić na spotkanie.